Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i obecnie prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W tym cyklu nauczań poruszam fundamentalne sprawy związane z łaską i z wiarą, z zależnością tych dwóch głównych chrześcijańskich elementów funkcjonowania tutaj na ziemi. I tych kluczy, które są kluczami do drzwi wieczności. Dzisiaj chciałbym zatytułować ten odcinek Pierwsze kroki wiary. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zatrzymali tylko na jednym fragmencie Słowa Bożego, na liście do Kolosan, w 3 rozdziale, od 1 do 10 wersetu. Słowo Boże mówi tak: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoroście zwlekli z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Na tym fragmencie oprzemy się i zaczniemy się przyglądać tym podstawowym krokom wiary. A więc, aby nasza wiara mogła prawidłowo się rozwijać, widzimy tutaj w wersecie pierwszym taką podstawową informację: tego, co w górze szukajcie. A więc, żeby nasza wiara mogła rosnąć, musimy szukać tego, co w górze. Tego, co w górze. Słowo szukać jest tutaj takim sparafrazowaniem, jakby inaczej, przetłumaczono to słowo greckie na słowo szukać w naszych tutaj tych Bibliach warszawskich. Natomiast słowo to w swoim takim podstawowym wymiarze określa jakby taki zakres działań takich jak poszukiwać, badać, dociekać, wymagać, starać się. A więc tego, co w górze szukajcie, tego, co w niebie szukajcie, a więc poszukujcie tego, badajcie wszystko, co jest związane z nadprzyrodzonością uwalnianą przez Boga. Badajcie wszystko, co jest związane z Bogiem. Dociekajcie prawd, które są związane z Bogiem. Wymagajcie od swoich umysłów, aby ustawicznie krążyły wokół Boga i tego, co jest z Bogiem związane. Starajcie się dołożyć wszelkich, jakby dołóżcie wszelkich starań, aby te rzeczy osiągnąć. A więc widzimy, że tego, co w górze szukacie, czyli pierwszy krok wiary, to jest skoncentrowanie się na tym, aby szukać tego, co jest w górze, stamtąd brać, prawda? O tym, co w górze myślcie. Dalej, drugi krok to jest o tym, co w górze myślcie. A więc drugi krok wiary polega na tym, aby o tym, co w górze myśleć, o tym, co Boże myśleć. I to słowo myśleć oznacza znowu tutaj sądzić, wiedzieć, dalej zamierzać, mieć na celu. I teraz o tym, co w górze, dowiadujcie się, wiedzcie, niech to przenika wasz umysł. Osądzajcie wszystko to, co przyjmujecie i wyodrębniajcie to, co jest Boże. Zamierzajcie dokonywać kolejnych
kolejnych opanowań przestrzeni niebiańskiej. Zamierzajcie coraz więcej od tego Boga przyjmować. Miejcie na celu tylko i wyłącznie sprawy Boże. Tutaj jest taki jeszcze ten fragment, że tego co na górze szukajcie, o tym co na górze myślcie, a nie o tym co na ziemi. I tutaj widzimy, że jest wielka różnica między tym, co jest niebiańskie, a tym, co jest ziemskie. Dlatego nasze kroki wiary, te pierwsze dwa kroki wiary, one są związane z szukaniem tego, co w niebie i z myśleniem o tym, co w niebie, a odrzucaniem w swoich myślach i w swoich priorytetach tego, co ziemskie. Czyli początek naszego wzrostu w wierze polega na tym, że my podnosimy do takiego statusu priorytetu rzeczy niebiańskie i w związku z tym poniżamy wszystko, co niebiańskie nie jest. Czyli odrzucamy wszystko to na drugi plan, spychamy na drugi plan. Te poszukiwanie Boga, te przenikanie naszego umysłu Bogiem stawiamy na pierwszym miejscu. Jeżeli coś temu przeszkadza, to my to odsuwamy, odpychamy, poniżamy w pewnym sensie, stawiamy niżej w hierarchii naszej wartości. I dalej, tutaj werset trzeci mówi: umarliście. Czyli tutaj jest bardzo ważną rzeczą przy wzroście, wzrastaniu w wierze. Ten trzeci krok to jest świadomość śmierci starego człowieka. Czyli my nie jesteśmy w stanie wzrastać w wierze, jeżeli my nie mamy głębokiej świadomości śmierci starego człowieka. Jeżeli w swoich umyśle my pielęgnujemy taką przestrzeń, że my mamy coś starego w sobie, no wtedy niestety nasza wiara nie rośnie. A więc tutaj Słowo Boże mówi: umarliście, miejcie świadomość, że stary człowiek wasz nie żyje. Bez względu na to, co się stanie, nawet jeśli upadniecie, nawet jeśli gdzieś pobłądzicie, nawet jeśli gdzieś wejdziecie w jakieś pasmo grzechu, to wiedzcie o tym, że stary człowiek nie żyje, że to, co po prostu się dzieje, to jest wynik tego, że skierowaliście wasz wzrok na rzeczy naturalne i ta naturalność was pociągnęła w jakąś patologię grzechu. Ale tutaj widzimy bardzo ważny element, czyli po pierwsze, tego co na górze szukajcie, tego co, po drugie, tego o tym co na górze myślcie i po trzecie, bądźcie świadomi śmierci starego człowieka. Widzimy czwarty element, jest napisane: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tutaj chcę przytoczyć z Biblii Gdańskiej tekst, który jest najbliższy oryginałowi i mówi: umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi. Werset piąty o tym mówi, że ten czwarty krok tutaj jest w wersecie piątym. To słowo umartwiać oznacza czynić martwym, zniszczyć. A więc tak naprawdę to, że tak jak w tym kroku trzecim my widzimy, że ta świadomość bycia nowym, ta świadomość bycia nowym człowiekiem w wyniku śmierci starego człowieka jest związana z pewnym działaniem, czyli to trzeba pielęgnować. Śmierć starego trzeba pielęgnować. To nie jest coś takiego tylko, że my powiemy: ja nie żyję już jako stary człowiek, ja jestem nowym człowiekiem, żyje we mnie Chrystus. To jest za mało. Trzeba podjąć różnorakie działania, często każdego dnia podejmować różnorakie działania, które mają na celu umartwianie, poniżanie, doprowadzanie do nizin takich, wprowadzanie pod nogi nasze tego, co stare w naszych tokach myślowych, w naszych stwierdzeniach, w naszych przyzwyczajeniach. Czyli my umartwiamy to, co jest ziemskie. Poniżamy to, co jest ziemskie. Jeżeli mam do wyboru pewną prawdę niebiańską i pewną prawdę ziemską, wybieram prawdę niebiańską. Jeżeli mam do wyboru zasadę niebiańską i zasadę ziemską, ja wybieram niebiańską. Każdy mój wybór niebiańskich rzeczy poniży rzeczy ziemskie. To jest kwestia decyzji. Widzimy tutaj to bardzo, bardzo wyraźnie. Tutaj widzimy dalej, szósty werset, opisany jest, że z powodu tych rzeczy ziemskich przychodzi gniew Boży na synów opornych.
oryginał mówi na syny odporne. Na co odporne te syny? Na co te syny odporne są? No są odporne na zwracanie uwagi na rzeczy niebiańskie, na rozmyślanie o rzeczach niebiańskich. No i tu jest napisane, że przychodzi gniew Boży. No oczywiście to nie chodzi o to, że Bóg się na nas gniewa, ponieważ my wiemy, że Bóg cały swój sprawiedliwy gniew wylał na Jezusa, ale ten werset pokazuje nam, że nasz wzrost wiary jest ściśle związany z tym, że my nie wchodzimy pod tak zwane konsekwencje naszych błędów. Czyli jeżeli my nie zwracamy uwagi na rzeczy niebiańskie, nie myślimy o rzeczach niebiańskich, a skupiamy się na rzeczach ziemskich, no to w tym momencie my wchodzimy w konsekwencje naszych działań i te konsekwencje, one nas przytłaczają, one nas dociskają, czujemy się potępieni, no i wiara nasza nie może rosnąć. A więc widzimy, że my musimy być świadomi tego i to jest ten kolejny krok, że to jest ta kolejna świadomość. Tutaj werset 7 dodaje nam do tego, że niegdyś i my postępowaliśmy podobnie, gdy się oddawaliśmy tym ziemskim tutaj rzeczom. Natomiast no, to było niegdyś, to było kiedyś. I ta świadomość śmierci starego człowieka, ona dzisiaj musi nam dać taki głęboki, mocny impuls, że my już nie musimy ulegać temu wszystkiemu. Krótko powiedziawszy, że umartwianie członków naszych tutaj na tej ziemi, czynienie ich martwymi jest ściśle związane z tym, że my nie uodparniamy się na przyjmowanie rzeczy niebiańskich, tylko przyjmując rzeczy niebiańskie, jesteśmy otwarci na to, przyjmujemy te rzeczy i tym sposobem poniżamy wszystko to, co jest tutaj na tej ziemi takiego istotnego dla nas, w czym kiedyś chodziliśmy, no ale my już teraz w tym nie chodzimy, my już jesteśmy nowymi ludźmi, my już nie potrzebujemy tych rzeczy. I wiecie, dlaczego o tym tak dużo mówię? Bo to jest, chodzi o przyjęcie mentalności. Umarliście tedy, a zatem jeśli umarliście dla starego, to teraz jako nowi umartwiajcie te rzeczy stare. Umartwiajcie, nie bądźcie odporni na te, na posłuszeństwo przyjmowania rzeczy niebiańskich i umartwianie rzeczy ziemskich, bo wejdziecie w patologię, bo wejdziecie w różnoraką formę określaną w Biblii jako gniew, a tak naprawdę jest to nic innego jak konsekwencja tych rzeczy. Więc też miejmy to w świadomości i stawiajmy taki właśnie krok. Widzimy piąty element opisany w wersecie 8. Odrzućcie na... A teraz odrzućcie. Więc widzimy tutaj 8 werset, który mówi w ten sposób. Odrzućcie i wy to wszystko. Odrzućcie. A więc widzimy tutaj, że odrzucenie to jest odłożenie na bok. Postawienie czegoś zupełnie z boku, złożenie czegoś w grobie w pewnym sensie, bo tutaj jest takie też, te słowo tak określa, więc teraz odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, czyli widzimy tutaj, że nasz wzrost wiary jest ściśle związany z pewną dyscypliną duchową, że jeżeli my widzimy jakieś zjawisko w naszym życiu, to my zaczynamy, to jest negatywne zjawisko, to my zaczynamy to zjawisko zaczynamy uderzać w nie, ono staje się naszym wrogiem. Po prostu daję przykład, zdenerwowałeś się na kogoś, ktoś cię zagniewał jakoś, coś w tobie się poruszyło w ten negatywny sposób, powstaje w tobie jakaś forma agresji, chęć odwetu i teraz co zrobisz? No ty to musisz schować do grobu, czyli nie możesz tego uwolnić. To nie jest tak, że ty to po prostu pójdziesz i uwolnisz i powiesz, ot, jestem człowiekiem. Tak, jak najbardziej jesteś człowiekiem. Natomiast Duch Święty, który jest w tobie, on umożliwił tobie, abyś to coś złożył do grobu, czyli żebyś to odstawił na bok, żebyś uderzył w to, żebyś nie uznał tego za rzecz normalną. Wzrost w wierze jest związany z tym, że odsuwamy patologię, usuwamy ją, przyjmujemy Bożą moc i my zatrzymujemy te rzeczy, zatrzymujemy. Nasza praca wzrostu, jeżeli chodzi o wzrost wiary, jest związana ściśle z umartwieniem
umartwianiem, z uderzaniem w te rzeczy, w odsuwaniem tych rzeczy negatywnych na bok. I widzimy szósty krok opisany w wersecie 9 i też 10. Nie ukłamujcie się wzajemnie, ale przyobleczcie się, czyli jakby załóżcie na siebie ubranie, ubranie z Jezusa. Uświadomcie się sobie, że jesteście nowym stworzeniem. Przyobleczcie się w te nowe stworzenie. Nie określajcie siebie jako stare, tylko przyobleczcie siebie, określcie siebie jako nowe stworzenie. Jestem nowym człowiekiem. Nie okłamuj się, że jesteś starym. Nie myśl, że jesteś starym. Tutaj nie chodzi o nieokłamywanie jeden drugiego. To też jest ważne, bo to kłamstwo jest grzechem. Natomiast ten werset mówi o to, aby siebie nie okłamywać. Rozumiecie? To jest tego rodzaju kwestia. A więc widzimy takich sześć kroków, pierwszych kroków wiary. Powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, tego, co na górze szukajcie. Oto pierwszy krok. Tego, co na górze szukajcie. Szukajmy rzeczy Bożych. To jest pierwszy krok wiary. Drugi krok wiary, o tym, co na górze myślcie, czyli myślimy o rzeczach Bożych. Nasz umysł używamy do tego, aby on myślał o rzeczach Bożych. Dyscyplinujemy swój umysł, myślimy o rzeczach Bożych. Po trzecie, my umartwiamy to, co stare. Umartwiamy to, co stare. Przepraszam, trzeci element mówi o świadomości śmierci starego człowieka. Czyli umarliśmy, jesteśmy świadomi śmierci starego człowieka. Wyznajemy to, że nie żyjemy. Jesteśmy cały czas świadomi tego, że nie żyjemy i nie dopuszczamy myśli, że żyjemy jako starzy ludzie. Czwarta rzecz. Umartwiamy wszystko to, co w naszych członkach jest ziemskiego. Jesteśmy świadomi, że to, co jest w naszych członkach ziemskiego, musi zostać poniżone, bo inaczej konsekwencje chodzenia w tych ziemskich elementach będą wpływać na nas negatywnie i będą niszczyć naszą wiarę. Nie jesteśmy odporni na te niebiańskie informacje o tym. Jakby jak koń dyszla, trzymamy się tych rzeczy niebiańskich, myślimy o nich, nie uodparniamy się na nie i uderzamy we wszystko to, co jest ziemskiego, a próbuje dostać się na poziom niebiański. Wiecie, tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy stali się ludźmi, którzy na tej ziemi tak naprawdę nie korzystają z wszelakich dóbr, które są wokół nas. Nie, tu chodzi o prawidłowe ułożenie priorytetów. Pierwsza rzecz to rzecz Boża, druga rzecz to rzecz ziemska. Jeżeli rzecz ziemska przeszkadza w rzeczy Bożej, to rzecz ziemska dostaje w mordę i ona jest umartwiona przez nas. Piąty krok to odrzucenie, czyli odstawienie na bok wszystkiego tego, co jest w naszym życiu negatywne, czyli zatrzymanie różnego rodzaju procesów, nie płynięcie w tych procesach. No, jesteśmy ludźmi, którzy posiadamy władzę, prawda? A więc teraz my zatrzymujemy te procesy negatywne, te procesy grzechu w naszym życiu. Korzystamy z mocy, nie uwalniamy ich i nie tłumaczymy się później. Oczywiście, jeżeli my upadniemy, obmywamy się w krwi Jezusa, wstajemy, ale zasadniczo my traktujemy patologiczne rzeczy jako naszych wrogów. I szósty krok, nie okłamujemy się, czyli my siebie określamy takimi, jakimi mówi o nas Bóg. Czyli określamy siebie jako żywych, jako narodzonych z Bożego Ducha. Każdego dnia określamy to swoimi słowami i umysł nasz przepełniamy informacjami o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem, absolutnie nowym stworzeniem. Przyoblekamy się w to nowe stworzenie w swoim umyśle, w swoich emocjach. Kiedy widzimy, że coś odchodzi w nas od tego nowego stworzenia, korygujemy to. Rozumiecie, przyjaciele? Nasz wzrost wiary jest z tym związany. A więc widzimy tutaj szereg dyscypliny w naszym życiu, więc nasza wiara, ona rośnie, kiedy my się dyscyplinujemy na Boży sposób. Dlatego zachęcam Was do tego i chciałbym, żebyście nie uciekali przed tą formułą duchowej dyscypliny, ponieważ są to kroki związane z rozwojem Twojej wiary. Pomódlmy się razem.
Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za każdego człowieka, który słyszał Twoje słowo. Niech Twoje słowo teraz, Ojcze, pracuje w tych ludziach, niech to zmienia tych ludzi, niech to doprowadza tych ludzi do miejsca, w którym ci ludzie będą z całą otwartością, Ojcze, przyjmowali Twoją prawdę o dyscyplinowaniu swojego życia. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie stawiali te pierwsze kroki wiary, Ojcze, i żeby pozwalali Tobie, Święty Duchu, wzmacniać ich tym i działać w związku z tym. W imieniu Jezusa. Amen.